Ziemi, tak? Czy mamy definicję, skąd pochodzi życie na Ziemi, tak? Nie chodźmy o to. To o co? Chodźmy właśnie o taką kwestię, jak u nich to okej, dobra, jak u nich się definiuje, skąd powstało życie na Ziemi, tak? Skąd pochodzi życie na Ziemi, jak to zdefiniujesz? How will you define, where does the life on Earth come from? The life of Earth? The life on Earth, like Earth. Living beings on Earth, where do they come from, what's the definition, how you define it? Yeah, according to the Vedas, zgodnie z Vedami, just like now this is full, tak jak teraz to jest pełne, and if you all leave, becomes empty, jeżeli wyjdziesz stąd, będzie to puste, to again become full, you have to come from somewhere else. Żeby znowu to miejsce wypełnić, muszą ludzie przyjść z innego miejsca. Więc na Vedatach opisanych są dziesiątki milionów planet. W pewnym momencie jest częściowe zniszczenie tego. Każdy wszechświat jest częściowo wypełniony wodą. I w częściowym zniszczeniu ta woda wypełnia prawie całość. I podobnie całe życie, kiedy woda opada, musi być ponownie zaludnione. Wyższe układy planetarne nie są zanurzone w wodzie. Tu są osoby, które zajmują się populacją. Nazywają się Prajapati. Aja means gen. Aja oznacza gen. Gen. And then again, gentlemen come into this place. I podobnie ludzie pojawiają się na tym miejscu. They're always repopulated. Zawsze jest to ponownie zaludniane z góry. There, everything is come from above. Wszystko pochodzi z góry. And then from here we can multiply as much. Tu może się to rozmnożyć. You just need two seeds. Potrzebne są dwa nasiona. You know, and then everything goes on. Później wszystko. Male and female. Kobiece i męskie. So now, for example, we think there is an overpopulation. Wydaje nam się teraz, że mamy do czynienia z przeludnieniem. But more human beings also more opportunities to be liberated. Więcej ludzi ma większą możliwość na wyzwolenie. Like we have here three tents, let's say. Mam tutaj trzy namioty. At one point we can populate all these tents and have less over there. W jednym momencie możemy zaludnić ten namiot, a mieć mniej w drugim. But it's always the same quantity of living entities. Ale zawsze jest taka sama ilość żywych istot. Some are coming out of the material creation. Niektóre wychodzą z materialnego stworzenia. And out of free will, many are coming in. A z powodu wolnej woli wiele pojawia się tutaj. But according to the Vedas, the living entity is infinitesimal. Ale zgodnie z Vedami, żywa istota jest nieskończenie niewielka. They call it Keshagra. Nazywa się ją Keshagra. Jedna dziesięciotysięczna czubka włosa. Very minute. Niezwykle mała. So can live even life to the atom. Więc może być porównana do rozmiaru atomu czy mikroba. Może poruszać ciałem mikroba, jak i wieloryba, to nie ma znaczenia. The same soul can give life to this huge whale. Ta sama dusza może nadać życie wielkiemu wielorybowi, jak i niewielkiemu atomowi. Just like a jumbo jet. Tak jak jumbo jet. It's by the same pilot. Może być kierowany przez tego samego pilota. Then in a small ant. Tak samo jak mrówka. If we're going to talk about humans, jeśli mówimy o ludziach, może on też prowadzić małe cinquecento. The same pilot. Ten sam pilot. Just different kinds of, you know. Po prostu inny rodzaj pojazdu. So the soul, very minute, this Keshagra. Więc dusza Keshagra, tak niewielka, this material creation. Wchodzi w to materialne stworzenie. It takes so many varieties of living forms. I przyjmuje tak różnorodne postacie życia. Life is, in the Vedas is described with six stages. Życie w Vedach opisane jest na sześciu etapach. Birth, narodziny, growth, wzrost, maintenance, utrzymanie, then, multiplication, powielenie, rozmnożenie, old age, starość, degrade, and death. I śmierć. When you see this 1, 2, 3, 4, 5, 6, kiedy widzimy te sześć,
you know that is inside there is a spark wiesz, of spirit. Wewnątrz jest iskra duszy. If his birth is grow, czyli są narody, wzrost, utrzymanie, powielenie, zmniejszenie i śmierć. Like a tree, jak drzewo, like an ant, jak mrówka, like a human, jak człowiek. Because it's not grow without the soul. Już nie ma wzrostu bez duszy. The elements cannot be pulled. Elementy nie mogą być przyciągnięte do ciała. Like for example, where the seed come from? Skąd pochodzi siano? Skąd pochodzi ziarno, nasienie? Wszystkie te różne nasienia próbują osiągnąć to jajko. Jedno wchodzi do środka. Zgodnie z Wedami dusza już tam jest. Gdyż dusza jest nieskończenie mała. Jest to iskra. Wchodzi i wtedy zaczyna przyciągać żywioły i zaczyna rosnąć. So from the seed into a form. Więc od nasienia do postaci. So it's unlimited quantities of these keshagras. Jest nieograniczona ilość keshagra. Nieograniczona. That's why we see them in the water, in the earth, under the earth, everywhere. Tak, widzimy je wszędzie, w wodzie, w ziemi, pod ziemią, nad ziemią. So it's opportunities for all kind of lifestyles. Także jest możliwość różnych stylów życia. We're gonna take a little